Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Zauważyłem już poza nagraniem, że Greyrat sobie bardzo ładnie tutaj powrócił, więc zagadajmy do niego i ogarnijmy, co takiego zdobył w tym, na tym swoim wojażu. Oh, hello. You've come at a good time. It took some prowling, but I finally made a score. Go on, have a gander. A? I co tu masz? Więcej żaru. Kępkę krwistego mchu. Czy to już chyba było? Urna błyskawic, to jest na pewno nowe. Bronie ma nowe. Dwuręcznego nie miał, tego pontyfika też nie. Estog jest do kupienia. Nadziak jest do kupienia. Włócznia, glewia, krótki łuk. To mamy. Dzwonek kapłana. O, to jest ciekawe, czy jest lepszy od mojego aktualnego. Tutaj coś jeszcze. Jakiś set rycerski. Skrytobójcy. I nowe strzały i bełty. Snajperski, ciężki. I takie same strzały. Okej. Okay. No ogniste przynajmniej, bo ciężkie już chyba były. Oj, boskie błogosławieństwo jedno ma, świetne. Okej, no to mam co zbierać duszę. A tak póki mam, to bym sobie kupił tak. Czy ja chcę kupić tę urnę? Może nie, bo to jest coś, czego raczej nie będę używał często. Kupię sobie ten dzwonek. Za prawie wszystkie moje dusze. And stay safe. Ja. Dobra, szybki check, czy... Jak miała? Juria? Speak thy dishonorable lord. Tak, Juria z Londoru. Czy ona ma coś nowego? Oh, good hollow. I'm afraid I must say. Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. He proclaimeth himself lord of hollows. If left alone, he may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Decisiveness is the mark of a true monarch. Orbeck of Vinheim, if left for... Proszę, czy to jakiś quest, żeby go zabić? Ciekawe. Dobra, do kupienia nie ma nic do tego. Ale właśnie też właśnie a propos Orbecka, powiedziałem co chciałem. To on się też tutaj znajduje, dokładnie w tym miejscu. Pogadajmy. Oh, you're back then. Again. I'm Orbeck of Vinheim, here to teach you sorceries. Let us begin with the basics. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. You could at least act as if you're paying attention. Zobaczmy. Strzała dusz, wielka strzała dusz, ciężka strzała dusz, wielka ciężka strzała dusz, strzałka Farona, wielki miecz dusz, szybki miecz Farona. Okej, czyli rozumiem, to jest to samo, tylko wersja szybsza i pewnie bijąca mniej obrażeń. Magiczna broń, no wiadomo co robi, magiczna tarcza też wiadomo, szpieg, czyli też o tej niech ciszy i przynęta to jest to samo, co było w poprzednich częściach. Dobra, mamy kolejne zaklęcia, które z wielką chęcią wykupię. Nawet te duble bym wykupił tylko po to, żeby wiedzieć, że faktycznie je mam. Ale to jeszcze zobaczymy. Jeszcze przegadajmy z Orbeckiem, co tam możemy. W sensie... Dobra, nie będę ściemniał. Widziałem, że da się zdobyć jego prochy, czy tam popioły, i oddać je Juri, bo mi się cały quest od niego... Znaczy quest. Wzmianka na fandomie się o nim pojawiła, że jego popioły można oddać właśnie Juri. Ależ nie chciałbym go zabijać. Pociągnijmy może jego questa, zobaczmy jak to wyniknie, bo kto wie, może on w pewnym momencie po prostu zginie i jego popioły będę mógł zdobywać nie zabijając go, a mogąc nauczyć się wszystkich czarów, których on może mnie de facto nauczyć. It is folly to claim lives recklessly, friend. Do not be tempted. No matter the victim's stature, every killing has a consequence. Even as I bloodied my hands, I never realized this simple truth.
There I was, the very definition of a fool. I don't mean to seem overbearing, but have you forgotten? In exchange for my sorceries, you are to bring me knowledge in the form of scrolls detailing the secrets of sorcery. I hope you're not one to break a promise. I don't mean to say in my... Come again. Wróć kiedyś. Stary, wrócę i to szybciej niż się spodziewasz. Dobra. Zobaczmy teraz tak. Do Ludlefa idziemy, bo... Czekajcie, czy rozmnożyłem sobie te dusze, czy jeszcze nie? Tak, rozmnożyłem. I chyba mam trzy, bo mam dwie przy sobie i jedną schowaną w schowku. Ale to za chwilę zobaczymy. Aha, thou returned, and a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Już musiałem to chociaż raz puścić w całości, bo zawsze to pomijałem. Zobaczmy. Tak, to się pojawia. A, nie mam dusz. Dobra, 1500. Tak. Czy ja bym miał jakieś dusze? Mam dużą duszę, duszę nieznanego żołnierza. Użyjmy jednej. 2000, bueno. Aha. Od razu wystarczyło. Kryształowy grab. Spuszcza z nieba kaskadę kryształków materii dusz. Wyjątkowe zaklęcie opracowane przez wyjątkowych kaznodziejów bliźniaków. Bliźniaków, znanych jako kryształowi mędrcy. Spuszcza z góry kaskadę kryształków materii duszy, która przebija trafione cele. Na mocy zawartego dawno temu kontraktu, jeden z mędrców dołączył do nieumarłego Legionu, aby szkolić czarodziejów Farona. Okej. Okay. No i tak, jeszcze mamy jedną sposobę. I rapier kryształowego mędrca. Używany przez kryształowych mędrców do samoobrony. Obsiany kryształowym pyłem sztych. Kryształy wzmacniają magiczne obrażenia broni i zdolność odkrywania przedmiotów. Warto wiedzieć. I zdolność odkrywania przedmiotów w postaci, co stanowi owoc wielu żywotów badających ten fenomen mędrców. I umiejętność gotowość. Ej, fajne. Jak statystyki tej broni? Dobrze. Now. Do not be away over long. Tak. I sprawdziłem sobie też upgrade'y, bo ulepszyłem tam którąś broń od bossa. Ten miecz pogromcy pustych właśnie, do plus 4. Żeby go dać na plus 5, to po prostu muszę użyć tego. Muszę użyć tej sztaby tytanitu. No więc czekam tylko, aż się pojawi pierwsza. 220 i haczyk. Nie wychodzi. No to bije to oczywiście mniej, ale jest nieulepszone. Kto wie, może jakbym to ulepszył do maksimum, to byłoby lepsze. Ale proszę o... 50 punktów podnosi odkrywanie przedmiotów. Więc może i dla samej tej opcji warto by to nosić. Święty dzwonek używany do spełniania boskich cudów. Kiedyś dawano takie kapłanom Lotrik, aby rzucić cudy, zapoznać się z boską powieścią, zmienić modlitwę. Dobra, okej, to jest to samo. Czy to samo, to po prostu jest ten. Krótko, instrukcja jak używać cudów. Tak bardziej w praktyce. I tutaj, dzwoneczniki święte drzewa. Święty dzwonek używany do spełniania boskich cudów. Zrobiono go z dzwonecznika małego, pieczołowicie hodowanego święto drzewa. Dzwoneczniki świętodrzew są tradycyjnym magicznym narzędziem dalekiej północy i pozwalają na szybsze skupienie wiary niż typowe święte dzwonki. Nie wiem, skąd ja to wziąłem tak naprawdę. Nie wiem, czy tego nie kupiłem. A to jest nowy set, więc czytam jako całość. Szaty wygnańca. Szaty ogarów w stwierdze Farona. Kiedy stróże Legionu zostali władcami pogorzelisk, wyschła wilcza krew, a twierdzę pochłonął gnijący las. Na czele jego obrońców stoi wychodzony stary wilk, strzegący świętości śpiących wojowników. Para wygnańców z pewnością też była ogarami. Faron zawsze bowiem było krainą wędrowców. O proszę! Proszę, dobra, czekaj, moment. Daj mi ten set na chwilę. Okej, dranglejska jest gorsza, więc zostawiamy to oczywiście tutaj. Herod zostaje, karcyzcerz katedry, zostaje złożony w skrzyni. O, już używam tego słowa w taki sposób, to zresztą może lepiej opiszę. Dobra, to może w sumie być, bo nie przeszkadza. Tutaj
to schowamy, bo nie będę z tego korzystał. Odporność na trucizny. No to się myślę może przydać w dalekiej przyszłości. To schowamy. Tutaj ten szafir, te krytyki to jest ogólnie zarówno riposta, jak i backstaby, więc szczerze mógłbym to mieć tak naprawdę, ale na razie nie czuję potrzeby. Chociaż tak, mogę zamiast pierścień życia to wziąć, bo aż tak nie potrzebuję już tego powiększonego zdrowia. Okej, prawdopodobnie wytnę wam całe te moje ogarnianie, bo to już 17 minut prawie. Kurwa, kiedy to minęło? Dobra, lecimy do tej kaplicy. Bo mamy w tym materiale do zwalczenia zarówno z bossem, czyli właśnie z... w sumie właśnie to jest dobre pytanie, bo powiedziałem zarówno z bossem z, ale nie wiem w sumie z czym będę walczył. Wiem tylko, że z bossem, ale niewiele więcej. Ale jeszcze musimy sobie z Patchesem pogadać. Tylko żeby to drugie zrobić, to muszę sobie przypomnieć, jak kurde się ten most do niego podnosił. Najpierw stać obok tego płomienia, żeby dostać leczenie. Tu mało. Też kurde strasznie długo działa. I strasznie szybko leczy, co jest też warte nadmienienia. Bo w dwójce też się pojawił ten czar. W sumie tam, który jakby pierwotnie się w dwójce pojawił. Tylko w dwójce on działał w podobnym okresie czasowym, ale... jego efekt, czyli właśnie to leczenie, no to działało z troszeczkę takim drobnym opóźnieniem. Klejnot głębi. Pewnie do mrocznych broni. Klejnot z przekształconego tytanitu znajdowany w podziemiach katedry głębin, używany przy zaklinaniu do tworzenia broni głębin. Broń głębin zadaje obrażenia od mroku, ale wzrost statystyk nie ma wpływu na jej siłę. Gatunek ludzki kryje w sobie wiele mroku. No to jest raczej wiadome. Znaczy, dobra, tam idę do bossa, to pamiętam. Tutaj to idzie donikąd. Dobra, jedno podejście do Patchesa, czy ja faktycznie mogę właśnie tak do niego iść? Znaczy, że ja faktycznie muszę iść na górę i przejść jakby bokiem do niego? Czy nie? Bo jeśli nie, no to idziemy na bossa i po bossie będę się tym martwił. Wolałbym już tego Patchesa sobie odhaczyć. Czy ja chciałem? Czy to jest w miarę szybsze przejście? O, tak na pół. Ja pierdo... No nie! O, a, dobra, okej, okay, nie, nieważne. Tutaj nie ma przejścia, krótko mówiąc. Ej, chociaż... Kurde! Dobra, rzućmy bombę. A nie, dobra, poleciała dalej, czyli nie, nie ma przejścia. Ale kurde, jakby to był taki niewidzialny most. Dobry ukłon w stronę pierwszej części, ale też mega chamskie by to było. Trochę chamskie, powiedzmy. Dobra, gdzie może być wajcha, która to otwiera? Dobra, tutaj mam przejście jakby na drugą stronę. Tylko nic mi to totalnie nie daje. Nie ma tak otworzyć sobie, nie ma sobie... Nie ma to jak zrobić most, który nie daje ci kompletnie nic. Oj, nie żyję. Okej, okay, jednak żyję. Wow. Czyli jednak zapas zdrowia warto mieć. Znaczy sobie mam maksymalne zdrowie, więc ten upadek faktycznie... w cudzysłowie aż tak mnie nie zabola. Dobra, zanim pójdziemy na bossa, bo na niego wolę mieć trochę tych punktów zachowanych. W sumie właśnie powiedziałem o tych punktów. Tyle. Dobra. Ale mam też wzmocnionego Estusa, więc... pewnie więcej będzie mi teraz przywracała ta flaszka, więc nie będę teraz... Chociaż w sumie, jak postawię jedno to leczenie, to powinno się na tyle zużyć, że jedna flacha powinna w miarę fajnie uzupełnić. O, co my tu mamy?
Andris Astory. Kurde, wolałbym bossów pokonywać samemu. Ale nie wiem, czy to nie będzie potrzebne do questa. Dobra, trudno. O nie! Uważaj na cios z plecy, czy to wrogi stwór? I tam była coś z hordą. Kurde, to jakiś boss zbiorowy pewnie będzie. Ja nie mam żadnych zaklęć, które właśnie biją obszarowo, no poza tą puchową kulą ognia. No ładnie przeliczyło. Dobra, jakieś bombeczki bym miał może? Coś w tym desenie. Mam czarną zapalającą, ale tego mam tylko 3 sztuki. Jest tak średnio. Kurde, i teraz mi się przydał ten miecz właśnie duży, bo on jest fajny na jakieś duże fale wrogów. Zapłon, ale ewentualnie zapłon, a poza nim to głowa kula, nic więcej. Dobra, żyćko przywrócone. YOLO! Biskupi głębi! O jasny chuj! Okej, nabiło mi niewiele. Teraz, bo nie bili mi więcej. A, i oni się tak, oni jak będą w nieskończoności odradzali. Super. Co on też tak się śmieje? Dobra. Czyli walić w tych podświetlonych, bo to będzie jakby... To mi zbija ten główny pasek życia. No, co robię teraz? Grubcie doskoczył, widzieliście go? Właśnie też się boją piromancy. What the hell? Okej, to jest jakiś główny. Ej, muzyka zajebista. Co ty za jakieś mroczne fudu odprawiałeś? O, chyba klątwa. Dobra, w tego typa muszę celować. Dawaj, jeszcze. I... mamy go. Okej. Biskupi pokonani. Mała lalka i dusza biskupów głębi. Ej, patrzcie, jak wygląda, kurde, fajnie. Dusza składająca się z wielu takich malutkich dusz, powiedzmy. Nice. Co to, kurwa, jest? Jakiś postument, monument, wielka trumna? Kurwa, nie wiem. Wygląda w sumie jak jedno, drugie i trzecie naraz. W sumie jedno i drugie to prawie to samo, tak naprawdę. Ty, będzie coś więcej, czy to jest koniec? Kurde, to chyba koniec. Zbliża się cisza. No po zabiciu bossa to na pewno. Jest ognicho. Jak zawsze, póki co po pokonaniu bossa. Zacznijmy. O, mamy jakieś łachy. Nie jest, to jest ten trup, ten główny. Set arcybiskupa. A, i to tyle. Okej. Okay. Kurde, spodziewałem się, że ktoś się pojawi tutaj. Na przykład właśnie Andri i ten jej towarzysz. Horace. Powiedziałem Horace, a nie Horace. Bo oni, zdaje się, szukali Aldricha. A on chyba tu się powinien znajdować tak naprawdę. Chociaż w sumie kto wie, może aktualnie to już jest w drodze do Anor Londo. Okej, zanim się wrócę, zobaczmy duszę.
Dusza biskupów głębi, jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile, gdy Aldrich wyruszył do mroźnej doliny, arcybiskup Royce pozostał w katedrze wraz z najwyższymi kapłanami, by na wieki strzec trumny swego mistrza. A, czyli to była trumna Aldricha. Okej, no to trafiłem poniekąd z tym, co tam mówiłem. Monumento postumentem. Roben, czy co tam? Srebrna lalka przedstawiająca młodego Giermka. W starym, legendarnym mieście Irytylu w Mroźnej Dolinie pontyfik Sullivan dawał tę lalkę swym nieocenionym poddanym, by mogli przekroczyć dzięki niej barierę, wracając do domu. Posłuchaj uważnie, a dotrze do ciebie jej głos. Gdziekolwiek jesteś, w Irytylu wciąż zachodzi księżyc. Gdziekolwiek jak pójdziesz, Irytyl to twój dom. Jezus Maria, jestem kurwa głupi. Dobra, moment. Jestem ciekaw jeszcze a propos tego, czy tu się coś zmieniło z tą studnią? Z tą studnią? Hello? A! Anyone there? Anyone at all? Czyli dlatego uwięź przyjaciel. To był chyba Zygmarn, nie? Oh. I know that voice. Just how long has it been? It's me, Siegfried of Katarina. I'm loath to admit it, but I've been had. Someone's swiped my armor. Did you happen to see it anywhere? Oh, yes. I see. Not to worry. Great planning begets great fortune. An old tenant of the Knights of Katarina. And I am a master planner, I do say. Ha 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 ha. Okej, no to wiadomo raczej co muszę zrobić, nie? Odzyskać zbroję, pewnikiem odkupić ją od Pachesa za... Pewnie spory pieniądz. Nie ta droga. Tędy muszę iść. Przecież ja tam mam to otwarte, bo ja tam muszę po dachach się dostać. Teraz pytanie, jak wyjdę tędy, to będę zaraz tam obok, czy w jakimś innym miejscu? O, jakaś kusza. Arbalest. Największa kusza o adekwatnie dużej sile rażenia. Cięciwa zrobiona jest z metalu i wymaga wielkiej siły, by ją naciągnąć. I obalenie. Chyba już to mieliśmy. O umiejętności mówię teraz jakby co. Nie o kuszy, bo kuszę zdobywam po raz pierwszy. O kurde, to jest drabina? Ciekawe, dokąd prowadzi. Poza tym, że wyżej. Proszę, pierścień głębin. O, to jest chyba droga do Pachesa, mi się wydaje. Zobacz ten pierścień. Pozwala na dostrojenie dodatkowych czarów. Pierścień wręczany biskupom katedry głębin. Katedra jest leżem, w którym legną się największe koszmary i jako taka potrzebuje, by ktoś prowadził narrację jej dziejów, aby jej cele były zawsze pamiętane i wypełniane. To zaiste groteskowa filozofia, lecz najwyraźniej nie na tyle, by powodować szaleństwo. No, zakładam, że jak ktoś się w cudzysłowie troszeczkę zintegruje... A, dobra, trafiłem. Z tą religią, no to już wtedy to jest raczej normalne. Skąd jest ten? Natomiast tutaj... To był typ pod dachem. Dobra, nieważne. Cyk! Cyk! Ja nie zdążyłeś trafić.
Uważaj na prawo, no zgadza się. Nie czeka ci iluzja, no. Fajnie, że ktoś raczył wstawić. Kurde, nie! Chciałem użyć tej mocy. Jak już to postawiłem, to wykorzystam. Dobra, tu jest póki co pusto. Kolejne przejście, tylko nie wiem, czy dalej, czy gdzieś do wewnątrz. No, czekam tylko, aż mi wyskoczy ktoś na plecy, nie? Arbalest, proszę. Tutaj już dubel. Okej, no na plecy nie skoczył, tak dosłownie, ale... No, pojawił się faktycznie tylko, kurde, i ten render, który go od razu wykasował, kurde. No w sumie nie wiem czemu. Lady Jenzor, spoko. No. Żebyśmy się tylko nie zdupcył na dół. Raczej bym to przeżył, ale... Wolałbym nie... musieć się tu wracać. Dobra, to było tutaj? Też. Dobra, zobaczmy, gdzie to prowadzi. O, nieźle. Bardzo nieźle. Ja nie wiem, jak chybiłem, powiedzcie mi. Mamy rycerzyka. Będzie taka mini bitka. Która może być szybko wygrana, jeśli trafię oboma kulami. Pięknie. Poświęcony klejnot. Tego pilnował. Domyślam się, co będzie robił. Klejnot z przekształconego tytanitu, powszechnie znany jako talizman noszony przez świętych, używany przy zaklinaniu do tworzenia broni poświęconej. Poświęcona broń powoli przywraca zdrowie i zadaje duże obrażenia ożywionym wrogom. O, czyli zakładam, że nie umarłym, między innymi. Okej, ale kurde, tutaj mnie nie było, więc to jest dla mnie coś nowego. Okej, widzę Pachesa, czyli jestem na dobrej drodze. No! Który? Który ty do mnie strzelał, że aż mi to wymiotło do tyłu? Dobra, droga była niepotrzebna. Ty do mnie skurczy, chyba z tego arbalesta właśnie strzela. Nice. Żyj ogień. No i było się... nie... było nie poświęcać broni. O, ciężki bełt. Dobra. Dobra, i tutaj jest koniec. Czyli rozumiem, mam dojść nad to miejsce z Pachesem. Tutaj. Tu jest Paches, tak? Po tej stronie. Tak, tu jest Paches. I co? Po prostu zaskakujemy, nie? No tak. Tylko może wejdę tu, bo to jakby lepiej widać, gdzie spadnę. No! Uff, dobra. Trafiłem, gdzie chciałem. Przed tobą błogosławieństwo. No, zobaczymy. Cyk. Tutaj pusto. Okej, co to za zaklęcie, kurde? Święta strzał? Szczerze, tak to wyglądało. Śmierć? Ach, ty draniu. No.
trochę, tak. Weź mi, jakim cudem on, stojąc tam, opuścił ten most? To nie ma sensu kompletnie. Dobra, zanim z nim pogadamy, to się przejdźmy tutaj. Co to tych bludów, kurde, jest? Proszę, czerwone staty to wersik. I tu przejście za kratą, kurde, to rozwaloną też mocno. Pytanie, czy kurde chcę wiedzieć przez co. Okej, jest ognisko. O, chyba wiem kto to. Czy to będzie ta cała Rosaria? Ona wygląda w ogóle. To chyba jest ona, mi się wydaje. Ona czy ta kobieta. Sypialnia Rosarii, tak. Dobra, to jest Rosaria. Dobrze, zgadłem. Cierniowy set. Kurde, chciałem porozmawiać, nie dotknąć plamy krwi. No. Rozmawiaj. Okej, przystąpienie do przymierza. Dobra, poproś. Czy chcesz przystąpić? Dobra, z tego co kojarzę, mogę jakby poprosić o przystąpienie do przymierza, ale chyba nie wolno mi nim progresować. Ale dobra, wiecie co? Na razie nie. Zostawiamy. Mamy to odkryte. Koniec. Zostawiamy to i nie będziemy niczego tutaj robili. Ognicho jest to najważniejsze, więc jak zrobię tego questa do tej babki, która się w poprzednim odcinku pojawiła w kaplicy, no to spokojnie sobie poradzę. Czy tak gruty w ogóle się znalazły? A tam są pod sufitem samym. Ja się naprawdę obawiam się tego, że to kiedyś mogli być ludzie. Zobaczmy, proszę ze mnie zdjąć. Wypiję za powodzenie misji oraz zabicie bossa. No i dobra, na koniec pogadamy sobie z Pachesem. Yes, hello. I don't believe we've met. I'm Patches. Unbreakable Patches. You seem to be unkindled. Do you have business with me? Kurwa. No właśnie, wiesz kim jestem. Nie strugaj głupa. Nie strugaj głupa. Nie, wróć, nie. Mówi się nie strugaj wariata i nie pal głupa. Ej, ale to jest słychać ciekawe połączenie. Nie strugaj głupa i nie wal wariata. Okej, okay, to jest ciekawe połączenie. Mi nawet tutaj wyszło. Dobra, never mind. Wiesz kim jestem. Oh, oh, yes, of course. It's coming back to me now. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, well, that was the armor's doing. Regrettable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. And look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right? Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. Padanie na twarz. Się będzie podlizywał teraz. Oh, yes. Now, it wasn't me. But you still deserve an apology. Just a little trinket. Go ahead. It's yours now.
Zardzewiała moneta. You should know, I'm a kind of traveling merchant. If you're as unkindled as you look, you'll find plenty of good stuff. Okej, kup przedmiot. I proszę, jest zbroja Katariny. Tylko to jest zbroja, której stety bądź nie mogę mieć na własność. Może poza tarczą, chociaż tego też nie jestem pewien. O, tutaj jest co? Czarna skórzana zbroja, buty, rękawice, czyli set łaty, tak naprawdę, czyli paczesa. Dobra, tak patrzę, będzie mnie stać chyba na większość. Więc weźmy sobie cały ten secik. Tutaj co? Zatruta strzała, to poproszę. 125 włącznie. Dobra, najpierw kupmy te części setu. Tutaj ogólnie. Dobra, jeszcze sztylet obronny, szotel i skrzydlata włócznia i tyle strzał, ile mogę. No a potem sobie rozmnożę i będę miał tak czy siak maksimum. Thanks, good comp. Oh, yeah, can't resist it, can you? Can't find it, are you? Dobra, nie zabiłem go. Odkupiłem zbroję. Zbroję mogę teraz pewnie oddać z Zygwardowi. Mam nadzieję, że on teraz się przeniesie do kaplicy, bo on nie mogę go tak stricte zrekrutować, żeby do kaplicy się przeniósł. Ale jako, że żyje, no to może się tam z łaski swojej przeniesie. W cudzysłowie oczywiście, z łaski swojej. Dobra, obczałem jeszcze ten rysik i tego, i te zbroje. Rysik wiadomo, czy wolę znak inwazji. Dobra, nie wszystkie mroczne duchy są podłe. W innym przypadku nie używałyby tego statuowego rysika. Okej, okay, no to tyle. Tyle tak naprawdę zostało z tego. Znaczy, są takie nowości, jeśli chodzi o opis. Tutaj nic więcej. Mi nie wpadło. No i co, długi miecz, ale to już mieliśmy. Sztylet obronny, sztylet o skrajnie wygiętym jelcu, stworzony głównie z myślą o odbijaniu ciosów i zwykle trzymany w lewej dłoni zamiast tarczy. No, podziwiam, jak ktoś z tego zrobi idealną ripostę, nie? Szotel to chyba miałem, ale na wszelki wypadek. Lekko wygięty miecz znany jako ulubiona broń tragicznej postaci objętego rycerza. Dobrze wiemy, którego. Jej kształt pozwala na pomijanie tarcz wroga, lecz nie dokona się tego bez właściwej zręczności. I umiejętność sieknięcia z obrotu, wbijasz się we wrogów za maszystym obrotem, by wykonać potężny, wykorzystujący impet pionowy atak. Okej, okay, to ogólnie całość tego chyba znamy. Ogólnie chodzi o animację i tak dalej. Tutaj skrzydlata włócznia. Włócznia z długą rękojeścią posiadająca skrzydlate końce. Ma duży zasięg i można jej używać zasłaniając się tarczą. Włócznia służy głównie do pchnięć, ale za to zadaje wysokie obrażenia, jeśli wymierzy się cios na koniec zamachu wroga. Czyli po prostu trzeba sobie dobrze stajmingować akcję. Tutaj arbalest to jest kopia. Dość nietypowy krój okrągłej tarczy, będący wymysłem rycerstwa Katariny. Na środku tarczy umieszczono duży, zaostrzony kolec służący do nadziewania wrogów. I umiejętność uderzenia tarczą. Cierniowy hełm. Dobra, jako całość to przeczytam. Zbroja Kerka, sławnego rycerza cierni. Jej powierzchnię pokrywa gęstwina cierni. To adekwatne akcesorium dla kogoś tak krwiożarczego jak Kerk. Gdyż w takim pancerzu wystarczy wtoczyć się w przeciwnika, by zadać mu dotkliwe rany. Okej. Okay. Hełm rycerza katedry, wydrapiony wcześniej. Masywny żelazny hełm rycerza katedry głębin. Dobra, to jest ogólnie to samo. Hełm padłego rycerza to znamy. Kaptur niewolnika. Kaptur, którym zakrywali głowy biedniejsi, przymuszani w lotrych do niewolniczej pracy ludzie. Czasami używa się też takich, aby zawstydzać i upokarzać przestępców. Dobra, i tutaj jeszcze te arcybiskupa, to już też jako całość przeczytam. Szaty arcybiskupa. Katedry Głębin. Atrybuty przyznawane wyłącznie przedstawicielom bogów. Wszystkie... Nie, bo... Jeden z trzech arcybiskupów Głębin odrzucił swą koronę i opuścił katedrę, by sprzymierzyć się z Aldrichem.
Dobra, tutaj przejdę, będzie szybciej. Czy z szaty coś nowego? Tak, w szatach jest coś innego. Odrzucił swą koronę. Stanął, aby sprzymierzyć się z Aldrichem, stanął nad jego trumną z nadzieją, że kiedyś doczeka jego powrotu. I... A tak, rękawic nie było i spódnica. Jeden z arcybiskupu... A nie, dobra, czekaj, bo to by było, bo ich było trzech, a każde do czegoś innego. I właśnie ten, z którym walczyliśmy, miał ten. On właśnie siedział na tym. Przed tą... Jesus! Przed tą trumną go zabiliśmy. Tutaj sutanna arcybiskupa katedry Głębin noszona pod świętym strojem. Jeden z arcybiskupów Głębin opiekował się Rosarią, matką odrodzonych, którą uważał za boginię. Okej, czyli takich trzech takich ważniejszych. Jeden odrzucił koronę, poszedł za Aldrichem. Drugi, już nieżyjący, strzegł trumny, a trzeci opiekował się Rosarią. Pytanie tylko, gdzie jest ten trzeci? No chyba, że jest on właśnie... Chyba, że ten trzeci to jest ten, którego zabiliśmy i który zostawił nam ten rysik po sobie, co miałoby nawet sens. No dobra, no tego zmieniać nie będę, bo mam o wiele lepszy set. Dobra, na bank wytnę całe to latanie po tej katedrze i szukanie przejścia, bo to jest po prostu strata i mojego czasu na odcinku i waszego, żebyście mieli w ogóle to oglądać, więc po co to ma się w ogóle znaleźć w finalnym odcinku. Zostanie to przeze mnie wycięte, żeby zaoszczędzić czas. Niestety nie będziemy teraz eksplorowali tej. Nie będziemy eksplorowali teraz... lasu, no bo trochę będzie, bo nie ma czasu zbytnio, ale zajmiemy się jeszcze, myślę, całością. Dobra, tarczę sobie wezmę, na wszelki wypadek. Tutaj to zostawiamy, to też. Zbroję z Kataryny sobie zostawię, bo to muszę oczywiście oddać Zigwardowi. Tutaj jeszcze te zbroje. Szaty dezertera, czy tam zbroja jako całość po prostu. Zbroja do zwykłego żołdaka. Wymalowany na niej herb jest zatarty i niemożliwy do rozpoznania. Noszenie tego brudnego, przerdzawiałego i przetartego kawałka metalu przystoi chyba tyl jedynie złodzieją. No, jako że nosi go Patches, no to jak najbardziej ma to ręce, nogi i tym bardziej do niego pasuje. Dobra, czarne rękawiczce. Dobra, tu jest coś innego. Pierwotny posiadacz tego wspaniałego stroju cieszył się podziwem zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Jego umiejętności były bowiem niezwykłe, serce zaś miał szczerozłote. Czy uda ci się dorównać poprzednikowi? No z tym szczerozłotem to bym się kłócił, no ale okej. Okay. Czerniowe z Kateriny zostają. Czarne skórzane buty. Tutaj jest to samo co przy rękawicach. Spodnie misjonarki. To jest to samo co przy szacie. Czy nie, przy rękawiczkach, nie przy szacie. Szaty jeszcze nie wydropiłem. Tego kawałka na głowę też nie. Tutaj jeszcze ten set Kataryny. Zbroja jako całość przeczytam. Może tu. Zbroja z Kataryny. Pancerz o charakterystycznym kształcie używany przez rycerstwo Kataryny. Ze względu na podobieństwo do cebuli często staje się obiektem kpin, co wprawia dumnych rycerzy Kataryny w furię, ponieważ w istocie to mistrzowski, opływowy, osłabiający ciosy projekt. No pewnie wszyscy się śmieją, dopóki nie mają faktycznie przeciw temu walczyć, no bo potem nagle, ojejku, coś nie działa. Nie działają nasze ciosy. Dobra, biskupi Głębin, kaplica oczyszczenia. Jeszcze bym się wrócił na koniec do samej kaplicy zjednoczenia, zobaczył, czy gdzieś tam jest Patches. I jeśli jest, to czy ma coś do powiedzenia. Nowego, ale to... Dobra, to zrobimy zaraz, bo najpierw oddamy zbroję. Quite a pickle indeed. Maybe I can fashion a replacement from I've got to use my head and think. Nie robi nic, rzuć zbroję. Rzucaj. My armor!
deepest gratitude. I, Siegfried of Katarina, salute you. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again, comrade. Mamy gest, chociaż nie wiem, jak my go zobaczyliśmy stamtąd. No need to worry about me. With my trusty suit of armor. Until... Dobra. O, tam było dobra duszo, teraz jest była życzliwa duszo. No need to... Until we meet again, my good friend. Powinno być dobry przyjacielu, a wcześniej... Dobra, wcześniej nie słuchałem się do końca, co powiedział. Chociaż nie wiem, czemu zbroi potrzeba, bo według mnie na logikę to byłoby chyba lepiej bez tej zbroi się wydostać z tej studni, no ale... Co ja tam wiem? No kurde, liczyłem, że coś może zostawi, ale niestety nie. A dobra, on tu cały czas siedzi, dobra, może dlatego. Może jak przeładujemy lokację, to wtedy coś się zmieni. Dobra. Lecę do kaplicy w takim razie. A proszę! Horace i Anri są w kaplicy, lubię to. Dobra, na koniec może pogadajmy sobie z ludźmi. A właśnie tu jeszcze, kurde, ten kapelusz metr sobie kupiłem, o tym zapomniałem. Gigantyczny, całkiem zasłaniający twarz kapelusz, część ubioru królewskich guru, zwanych kryształowymi mędrcami. Kryształowi mędrcy są uznawani za spadkobierców wielkiego mędrca Logana, a ten wielki kapelusz ma symbolizować ich szlachetną krew. O, z tą krwią to trochę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczmy, czy oni coś powiedzą a propos tego, że... Bo oni zakładam szukali Aldricha, ale nie znaleźli go właśnie tam, gdzie de facto być on powinien. Więc ciekawe, czy coś powiedzą. Dobra, najpierw porozmawiam z Horace'em, bo on jest taki mało rozmowny. Pewnie mam tylko tyle do powiedzenia. O, Anri? Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond and so become. Dobra, myślę, że już będzie pewnie powtarzała, więc dalej nie gadamy. Okej, okay, transpozycja. Zobaczmy. Tutaj mamy duszę biskupu Głębin. Świecznik kapłana. Lichtarz mogący służyć za broń lub katalizator, a pierwotnie był elementem kultu biskupów Głębin. Biskupi ci, którym przewodził arcybiskup MacDonnell, parali się zarówno religią, jak i czarodziejstwem. I umiejętność wiodące światło. Świeczka służy za chwilowe źródło światła, pozwalając zobaczyć więcej. Ciekawe. O, jest za darmo. To fajnie. I... Dusza Głębin. Zaklęcie arcybiskupa Royce'a i jego podwładnych, które rzekomo przekazał im MacDonnell z Mroźnej Doliny. Wystrzeliwuje przesiąknięte mrokiem mędy duszy. Opuchłe od potęgi Głębin dusze ścigają swoje cele, wyczuwając ich życiową energię. A tutaj jest chyba to, czego oni użyli w trakcie walki, tak mi się wydaje. Dobra, nie, tego jeszcze nie czytamy, bo nie mamy duszy demona. No. Okej, proszę, ale coraz więcej mrocznych zaklęć mi się odblokowuje. Dobra, jeszcze są tutaj, czy już zniknęli? Jeszcze są. Znaczy dobra, więcej. W sumie to jest jedyne zaklęcie mroku, jakie posiadam. Dobra. W sumie? Może byśmy się przerzucili teraz na takie właśnie zaklęcia zwykłe. Dobra, to jest co?
Dobra, to jest zaklęcie mroku, ale czy ja do tego potrzebuję dzwonka, czy katalizator zwykły też wystarczy? Okej, dzwonek nie działa. A czy kostur będzie działał? Będzie. Co? Naprowadzana mroczna strzała. Okej, albo jest błąd w... Dobra, gdzieś tu jest błąd, bo tam u niego jest dusza głębin, a tu jest naprowadzona mroczna strzała, no to... Kurde, jak się w końcu nazywa to zaklęcie? No tutaj też, dusza głębin. Chyba, że to się nazywa właśnie dusza głębin, tylko jakby mi to tutaj pokazuje, jak to faktycznie funguje. Kurde, dla testu bym sobie to strzelił, tylko może z dala od ludzi, żeby... No, z dala od ludzi, po czym idę w kierunku nauczycieli. No, brawo ja. Bo wolałbym, że nie zabić nikogo z tym zaklęciem. Zobaczmy może, gdzie, czy patrzę z tej strony. Nie. Z tamtej? Też nie. Dobra, już wiem, co zrobić, żeby patrzeć, zastrygerować tutaj. Bo w sumie on tutaj jest, tylko on kolejną... Łapkę chce nas zostawić, ale my to fajnie obejdziemy. Back again, I suppose this... Tak, chcę się nauczyć. Tylko potrzebuję właśnie tego szpiega. Come again. Tylko wróć kiedy. Może tak zamknij mordę z łaski swojej, co? Może ja nie lubię strasznie nie tylko postaci w grach, ale w ogóle. Kogokolwiek, kto się odnosi do innych osób z taką wyższością, bo on kurwa wie więcej. No super, wiesz trochę więcej ode mnie i co? I utkaj pizdę, kurwa. Ja też czasami wiem więcej od niektórych ludzi, ale ja się tym jakoś nie szczycę. I nie wywyższam. Bo to nie jest żaden powód do uważania się za lepszego od innych. Wiesz więcej? No to wiesz więcej, no i trudno. Znaczy trudno. Elo, po prostu. Ty wiesz więcej, inni wiedzą mniej. Dla tej pokazówka. Tak wygląda ta pocisk. Nie powiem, no wygląda intrygująco. Zresztą ma, widzę taką trajektorię opadającą. Chyba, że to tam po prostu czuje życie i dlatego tak ciągnie w dół. No zobaczymy. Okej, okay, mamy nasiono. Dobra, skoro nie mogę go dziabnąć w taki sposób, no to... Użyjmy sobie. Zbierzemy od razu. Dobra, on tu powinien gdzieś być, tylko teraz tak. Powinienem iść tutaj. I użyć windy. Właśnie, żeby iść do tej. Tam na górę. Teraz jak się... Oho! Tak, dobra, wystarczyło. Słyszeliście ten taki trzask kraty, nie? Mhm. Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're surrounded by ladies. Every man's dream, right? Oh, no matter. I'll look after things. By stripping every last trinket off your corpse, you're gonna make some lucky customer very happy. Oh, no matter. You're... Dobra, i teraz mam dwie opcje. Albo cofnę się do ognicha, albo zejdę po prostu po dachach do niego z powrotem. I wolę zrobić tę drugą opcję.
Bo przy okazji sobie odblokuję może tą drabinę, która tam jest. Tylko właśnie pytanie, jakby tutaj zejść, żeby się nie zabić? Bo wiadomo, to zaklęcie będzie skrót. No, powiedzmy. Zaklęcie obniży oczywiście obrażenia od upadku, ale... Nie jest to jakaś kolosalna redukcja. Jak polecę w głupi sposób, no to po prostu zginę. Dobra, leciutko, leciutko. No. Jeszcze. No dawaj, jeszcze ty... No kurde, jeszcze tyćkę. Nieważne. Okej, myślałem, że gra to potraktuje trochę... w cudzysłowie inteligentniej, no ale ewidentnie nie. No i proszę, mamy Patchesa tutaj. No i co teraz powiesz, cwaniaczku? Dobra, w sumie za chwilę się rozpalę. You're alive. Now, hold your horses. Let's have a nice talk about this. I'll come clean. I did you wrong. I didn't mean it, though. Not one bit. You get these urges running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Oh, fantastic. A wily second chance. I knew you'd understand. I just knew it. The heart of a lion. A model for the rest of us. A true friend. Forever. Dobra. Ah, I see you've met Rerat. The slinking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon. Doubtless I should do something about that little debt. Well, maybe not. Well, I can hardly believe he's still standing. Ah, I see you've met the debt. Nic więcej. Kupić widzę... A nie, jest coś nowego. Pierścień końskiego kopyta. Wzmacnia efekt kopnięcia. Zatruta strzała i poza tym nic nowego, ale kto wie, może Patches też będzie miał coś nowego w miarę progresu fabuły. 500 dusz potrzebuję. Can't find anything you like. No ten pierścionek mi się nawet podoba, ale żeby to zgarnąć, to potrzebuję się najpierw cofnąć po dusze, które jak skończony debil straciłem. Tylko pytanie, czy one będą tam na samej górze, czy gdzieś indziej. Ten mógł ze... O Jezu, tu przecież mogę zeskoczyć. Oj, jest gniazdo. Okej, okay, ciekawe. Czy mogę też tradeować coś w tym gnieździe? Bo jak na razie w każdej części Soulsów mogłem to robić. Więc w sumie trzymam by i nie w tej. Dobra, tym razem nie zamknęła się krata. Ja z tej strony zostawiłem tę duszę. Czy zostawiłem? Z tej strony je straciłem, a nie zostawiłem. 43. Nie jest to jakieś mega bogactwo, ale lepiej mieć niż nie mieć, bo to zawsze troszkę mniej. Do kolejnego zakupu bądź czegokolwiek innego. No i proszę, i tu mogę sobie drabiny teraz rzucić. Tak proste, a tak niedomyślne z mojej strony. Żeby po prostu zeskoczyć z tego mostu. You. Me, Pickle Pee. Me, Bumperum. Okej, okay, a po ludzku? No dobra,
trochę teraz żartuję, nie wiadomo. O, tutaj kogoś wiodący do domu, spoko. Tak teraz jokuję trochę a propos tego, że po ludzku gadał, nie? Ale... A, i tak się tutaj wchodzi, dobra. I tutaj mamy... Okay, też drugą opcję na handel. Fragment Estusa, nice. Very nice. Dobra, no sto... Dobra, cicho. Stąd jak zaskoczę, no to nie ma takiego w miarę normalnego zejścia. Znaczy, w cudzysłowie normalnego, ale... Nie ma takiego fajnego zaskoku gdzieś na jakiś poziom, więc... się cofnę w sposób... normalny. Dobra, gdzie jest drzewo? Bo też chcę od dobrej strony zaskoczyć. Tu jest drzewo. No bo jakbym zaskoczył tutaj, to bym się cofnął na tamten cmentarz, a ja nie chcę lecieć dookoła. Tutaj od razu do Patchesa. Dobra, dziabnijmy sobie te dusze opuszczonego ciała, niknąca. Ta opuszczonego ciała powinna wystarczyć. A jednak nie. Dobra, 200. Dwie niknące. Jedna daje ile? 10. Dobra, no to użyjemy od razu. Postujemy tej lepszej. 1000. Tak, daj mi pierścień. Stary pierścień z końskim kopytem na sygnecie. Wzmacnia efekt kopnięcia. Niezłomny Łata wprost uwielbiał ten pierścień i uczucie, gdy posyła adwersarzy kopnięciem w głębie zdradliwych pułapek. Ale za to musiał się nasłuchać docinków ze strony wspólników przez ciągłe stosowania taktyki muła. Ale kto ma gorzej? Koń, który umie tylko kopać, czy dureń, który bezmyślnie do niego podchodzi? No, dobre pytanie. Dobra, tutaj kupię sobie strzałki. Okej. Teraz bym mu coś sprzedał. A przez coś rozumiem duble. Na przykład właśnie tej broni. Czyli tej kuszy. Dobra, tarczy nie oddałem, czyli on tarczy miał swoją, tego zbroi nie miał, więc tarcza zostaje ze mną. Tutaj nic więcej widzę do sprzedania nie mam. Mogę tych kości sobie trochę posprzedawać, czy trochę, cały ten zapas tak naprawdę. Tutaj to jest nieważne, bo to jak dołączę do przymierza, to po prostu sobie to wszystko tam zrzucę i wtedy zostanie to właśnie u niej. Tutaj żar. Zobacz, sprzedałbym tak z 5 sztuk może. I wykupił od razu u niego te 4. Serio, brakuje mi dusz? No come on. Że 5 żarów w zamian za 1. No trochę not worth, nie? Ale... Dziabię to po prostu, żeby mieć to odznaczone. Thanks, good compie. Dobra, dziękuję, dziękuję i... się cicho, to tam lepiej. Dobra, to jak zaskoczę... Okej, to normalnie. Przeżyję upadek. Cyk. No i co? Ogólnie wyszło spoko. Ogarnięte wszystko. Rozpalimy się ponownie. A czekaj, nie, przecież fragment to się szło do André. Możemy od razu ten fragmencik zostawić. Znaczy, może zostawić, możemy wzmocnić tym flaszkę. Zobaczmy przydziałkę. Czy ja chcę mieć 7,2, czy może 6,3? Póki co, kurde, te dwa popielne wystarczą, więc zostawmy sobie te 7,2 przydzielone. Tak, pamiętam. Dobra, wykupię sobie te od Orbeka zaklęcia. Zobaczę też... Przecież właśnie, bo miałem się rozmówić z ludźmi, a finalnie tego aż tak za bardzo nie zrobiłem. Tak, dobra. Piromancji póki co nowych nie ma. Kupić też nie mam czego. Wzmocnić płomienia nie wzmocnię.
If you seek the, at the pleasure, tutaj też powtarza. Do not, what is it? Dobra, zobaczmy tutaj. Co z nią? Oh, champion, do you wish? Nauczy cudów. No, są tylko cuda mroku, ale nie chcę ich wykupywać, żeby nie zepsuć questa. Daj świętą księgę. Braille, nie, tej księgi jej nie dajemy. Znaczy, oczywiście mógłbym jej dać. Chociaż, dobra. Bo gdzieś wyczytałem, że jeśli cały jej quest poprowadzę dobrze, to ja te księgi odzyskam, więc dla samej interakcji z nią, żeby zobaczyć, jak ona zareaguje na kolejną taką księgę mroku, to bym jej to dał. Trzymaj. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, I will read them for you. Only the little creatures. Dobra, te dwa ostatnie już były wcześniej. I co się dodało tutaj? Ochrona głębin zwiększa nieco siłę ataku, absorpcję obrażeń, odporność i odnawianie energii. Ej, brzmi fajnie. I podgryzanie przyzywa kąsających wrogów ruin sektów. Okej, to chyba wiem, co będzie. Mroczny cud pochodzący z katedry głębin przyzywa rój kąsających wrogów insektów. Maleńkie żuwaczki tych potworności z głębin są pokryte kłami, które rozdzierają skórę i pozwalają owadom natychmiast wgryźć się w mięso. Powoduje to silne krwotoki. To jest pewnie to, czego używają te zakonnice, te misjonarki. Czyli to takie, wiecie, to i leci takie taką spiralką, takie owadki. To jest pewnie właśnie to zaklęcie. I ochrona głębin. Cud, który poznają po rozpoczęciu posługi biskupi katedry głębin. Głębiny były niegdyś spokojnym, uświęconym miejscem, w którym jednak mnóstwo ohydnych wynaturzeń postanowiło spocząć snem ostatecznym. Ta głębinowa opowieść zapewnia ochronę tym, którzy kultywują swą wiarę pośród tych wszystkich okropieństw. Okej. Okay. Have a pleasant journey, I pray for you. No okej, okay. Modlić się możesz, spoko. No. No to tak, gdzie mi zostały zaklęcia, na ten moment, wyłączając oczywiście Irynę i Mroczne Cuda, to jeszcze mogę wykupić sobie u niego kilka zaklęć. Laurentiusa? Laurentius to jest, nie? Nie, Cornyx, Boże. Laurentius to chyba w jedynce. U Cornyxa nie mam nic do kupienia, póki co. U Yuri też wszystko wykupiłem. No, więc dopóki nie kupię czegoś nowego, no to jestem już w miarę ustawiony, powiedzmy. Ta strażniczka znowu zmieniła położenie, ale w tej części to nie ma kompletnie znaczenia. Póki co. Ona chyba tego na początku, jak coś mówi fabularnego, a potem to już tego jest podejść po levelu i iść dalej. Dobra, no to co? To ja sobie zaraz wykupię te zaklęcie u Warbecka, więc mogę od razu do niego przejść. A to zaraz poza nagraniem. W tym odcinku to już będzie na tyle. Do usłyszenia w kolejnym, w którym zajmiemy się właśnie eksploracją tej twierdzy Farona i kto wie, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to być może zawalczymy z pierwszym władcą Pogorzelisk. No, ale to dopiero przyjdzie nam zweryfikować w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Dark Souls 3. Cześć!